Dam panu to oto cudo rękodzielnictwa w zamian za... Niluś jest wart o wiele więcej. Co to? To mumionek! Przebojowa przytulanka dla milusińskich. Bawiąc straszy, strażąc bawi. O, to zupełnie jak pan. Co pan za to chce? Tylko i wyłącznie inną przytulankę o podobnych właściwościach. Proponujemy Micia za tego pańskiego mumionka. Jest jeszcze straszniejszy. Głowa stoi. O, skarabeusz ze złota. Można nim, sam nie wiem, przycisnąć papierus. Matko, jak ze złota, to pewnie wart jest fortunę. Jest, jest. Dlatego oddam go jedynie za tę niewiarygodną piramidę z padającym śniegiem, co ma tam ten facet nad rzeką. Toż to istne czary warte każdych pieniędzy. Au, au, to tradycyjna lampka z dżinem. O, z prawdziwym dżinem? Naturalnie, z prawdziwym. Niewidzialnym. Wymienię chętnie na coś, co bawiąc straszy i odwrotnie. Oto coś, co ponoć strasząc bawi i odwrotnie. Wystarczy za lampkę? Wystarczy. A że się zapytam, was to bawi? Nie, jest straszne. A co to jest? Oryginalny termometr w oryginalnym kształcie oryginalnej igły Kleopatry. I nawet działa. Bardzo oryginalny. Ile kosztuje? Nie ma ceny, ale oddam go w zamian za cokolwiek wyprodukowanego w cesarstwie chińskim. O, teraz to już zupełnie jak... Hał, hał, tylko bez głowy. Zobacz, Reksiu, kogo znów spotykamy. Hał, 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 hał. Dziękuję, sam to namalowałem wczoraj w nocy. Nosi tytuł Kair Nocą. Piękny tytuł, bardzo pasuje. Może się na coś wymienimy? No nie wiem, przydał mi się przycisk do papirusa, bo jak wiatr wie, to mi ten mój obraz odlatuje. Zobacz, Reksiu, piramida ze śniegiem. To kasza manna. Głębokie. Co pan chce w zamian za to cacko? Sam nie wiem. Zawsze marzyłem, żeby mieć tego uroczego Nilusia do przytulania. O, przepiękna ostrzałka typu Sphinx. Chętnie nabędziemy. Chętnie oddam, ale tylko za coś bardzo oryginalnego. Wymieńmy się, błagam. Dowcipnij się. Oto lampka. Z dżinem? A jakże, i z tonikiem. Cóż mogę rzec, Niluś jest wasz. Żegnaj, malutki. Ten oto Niluś został wyprodukowany w cesarstwie chińskim. Wow! Biorę, biorę, biorę! Igła jest wasza! W zamian za tę oto ostrzałkę damy panu oryginalną igłę oryginalnej Kleopatry. Interesy z panami to czysta przyjemność. Miłego ostrzenia! Może się wymienimy? Ten skarabeusz wart jest krocie, nie ma mowy! Hał, 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 hał. O, skarabeusz ze złota. Można nim... Sam nie wiem, przycisnąć papierus? Matko, jak ze złota, to pewnie wart jest fortuny. Jest, jest. Dlatego oddam go jedynie za tę niewiarygodną... Wymieńmy się, błagam. Może się wymienimy? Panowie, panowie, całą noc to malowałem, nie obrażajcie.
jakby tu powiedzieć. Zmieniliśmy zdanie. A się dobrze składa, bo ja też. Dam panu to oto cudo rękodzielnictwa w zamian za... Panowie, panowie. Wymieńmy się, A niech mnie Shangri-La pochłonie. To wy! To my! Odkryłeś ujście Nilu, kapitanie Nemo? A jakże? To właśnie tu. I nikt przed tobą tego nie odkrył? Nie mam pojęcia. Odkrywam świat dla siebie. A nie kusi cię, żeby odkryć coś, czego nikt jeszcze nie odkrył? No jak nie kusi, skoro kusi? Au, 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 au. Ale co? Bo ja wiem. Co my dziś mamy? O, może z źródła Nilu. Kuszące. O, przepiękna ostrzałka typu Sphinx. Chętnie nabędziemy. Chcielibyśmy zakupić tę oto głowę wielbłąda na patyku. To niezwykły przedmiot, ma wiele zastosowań. Może wymienimy się, co by pan za to chciał? No, ewentualnie coś ładnego na ścianę do piwnicy. Dam panu to oto cudo rękodzielnictwa w zamian za... Ten skarabeusz wart jest... Zmieńmy się. W zamian za tę oto ostrzałkę wydamy panu oryginalną igłę oryginalnej Kleopatry. Interesy z panami to czysta przyjemność. Miłego ostrzenia. Mam tu takie piękne... O, wymienimy się. Chciałbym, ale nie mogę. Nie wprowadziłem jeszcze na magazyn. Przyjdzie kontrola. Sami wiecie. Może się wymienimy? Chciałbym, ale nie... Mam tu takie piękne... O, wymienimy się. Ten skarabeusz wart... Wymienimy się, jakby tu powiedzieć. Zmieniliśmy zdanie. A się dobrze składa, bo ja też. Czy możemy dokonać wymiany wstecznej? Naturalnie, klient nasz pan. Marzył panu Nilusiu do przytulania, a my go akurat przypadkiem mamy. No to coś czuję, że się dogadamy. Piramida jest wasza. Wymienię tę oto piramidę na... Wow! Niewiarygodne! Niewiarygodne! Niech pan jeszcze potrząśnie, błagam. Spokojnie, spokojnie, jest pańska. Och, będę ją potrząsał do końca mych dni. Bierzcie skarabeusza, jest wasz. Chcemy wymienić ten oto przycisk do papirusa na pańskie dzieło Kair Nocy. Doskonale, doskonale. Potrzebuję właśnie takiego przycisku, żeby przycisnąć mój obraz. Umowa stoi, proszę. Cała przyjemność po naszej stronie, proszę. Co to ja miałem? Da nam pan ten łeb wielbłąda? Obraz Kair Nocą to jedyna rzecz, jaką znaleźliśmy. Przepiękny! Egipskie ciemności nareszcie uchwycone. Idealny na ścianę do piwnicy. Mam tylko nadzieję, że nie zdominuje wnętrza. Łeb jest wasz.
proszę, wielbłąd jak żyw. Reksio i Kretes postanowili przebrać się za wielbłąda. Ja będę z przodu, jakby trzeba było mówić. Ciao. Uważaj! Teraz spokojnie, że niby coś tam sobie przeżuwamy, szukamy oazy. I tak, przy pomocy sprytnego fortelu, Reksio i Kretes dotarli na teren wykopalisk. Jeszcze kawałek, dla bezpieczeństwa. No, to znajdźmy tego doktora. Doktorze Jones? Stać! Kto wy jesteście? Jakżeście tu weszli? Oto dzielny pies Reksio, a ja się nazywam Kret Kretes. Przybyliśmy tu... Powiedziałeś Kretes? Tak mnie zwą. Słyszałeś to muś? Tak miałem nie słyszeć, jak słyszałem. Powiedział Kretes. Mówię, że słyszałem. To muś, porzuć ten ton. A to prosiłem cię. Nie teraz, to muś. Czemu tak dziwi was moje imię? On się pyta czemu. Panowie pozwolą, że się przedstawię. Chętnie pozwolimy. Jestem profesor dr Jones, odkrywca tej oto piramidy. A ten tu, o, to mój syn Tomasz. Ale mówcie mu Tomuś. Błagam, nie mówcie. Au, 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 au. Jak to odkrywca piramidy? Przecież one tu stały od wieków. W żadnym wypadku. Całkiem niedawno wybraliśmy się z Tomusiem na przechadzkę i nagle... Bam! Dookoła nas pojawiły się te oto piramidy. No to je odkryliśmy, prawda, synu? Co prawda, to prawda. Nadal nie rozumiem. Chcąc rozwikłać te tajemnice, rozpoczęliśmy prace wykopaliskowe. No i się dokopaliśmy do tej oto tablicy. Tata uważa, że to klucz do rozwiązania zagadki. Odczytaliście ją? To chyba hieroglify. No właśnie. Udało nam się odczytać tylko jedno słowo. Jakie to słowo? Kretes. To słowo to Kretes. Reksio i Kretes zbaranieli. Będziemy musieli pomóc im odczytać tę tablicę. Profesorze, doktorze, może jakoś wspólnymi siłami odczytamy tę tablicę? No nie wiem. Nikt jak dotąd nie złamał pisma hieroglificznego. No, ktoś w końcu musi to zrobić. Ja chcę. Nie żartuj sobie, Tomasz. Ale tato! Słuchajcie, mam tu takie coś, taką okrągłą płytę, taką rozetę z kamienia. Gdyby udało się ją odcyfrować, byłbym w stanie odczytać te napisy na tablicy. To my ją pożyczymy i spróbujemy coś z nią zrobić. Dobrze. A mi nie chciałeś jej dać. Byś ją zepsuł, Tomuś, i zgubił. Doktorze Jones, możemy dostać notes archeologa? Proszę. Róbcie dużo notatek i szkiców. Na pewno się przydadzą. Jak wam idzie? Nie idzie. Tomuś, słuchaj. Tylko nie Tomuś! Tomaszu, nie lubisz swojego imienia? A nie widać? Cała moja rodzina ma wyszukane imiona, a mnie nazwali Tomuś. To zmieni imię. Tak zrobię. Mam już nawet kilka pomysłów. Floryda, Kalifornia, New Jersey. New Jersey, Jones? Popracuj jeszcze nad tym. Bocian, kwadrat, facet z koszem. Nie, nic nie rozumiem. Płyta. Co my mamy z nią zrobić? Notes jest? A jakże? Nawet już coś w nim narysowałem. Przejście dla archeologów. Przepraszam, co tu jest napisane na tej płycie? Tu są napisane jakieś hieroglify. Aha.
Umiałby pan to odczytać? A co ja jestem, jakiś czytnik, czy co? No proszę, jak to się zrobiło czysto i elegancko. Chyba poszedł bawić się z mumionkiem. Chyba poszedł... Reksio i Kretes wspięli się na dach pobliskiego budynku. Oho, to miejsce jest strzeżone. Nie wiedzieć czemu. Lepiej nie rzucajmy się w oczy. No, mam pomysł, Reksiu. Ty się tam westchnij i kręć tymi linkami od prania, tak bym mógł się przekraść niezauważony. Jak komandos. Au, au! I do kieszonki. Widzę cię, szczurze, wracaj do nory, bo będę strzelał. Dobrze, już dobrze, tylko nie szczurze, ty. Ty żabo. Że niby... Oby tylko nie odleciał. Oby tylko nie odleciał. Oto co? Jakieś pokrętło chyba. Mam strzelbę i nie zawaham się jej użyć. Chyba znowu mnie zobaczył. Że niby... Ej, ty! Jesteś zaklepany! Pobite gary! Oby tylko nie odle... Kretes zainstalował pokrętło i przekręcił zawór. Oby tylko nie odle... Mozaika. No trochę mi głupio. Kretes położył płytę na gramofonie i uruchomił urządzenie. Sowa, sowa, trzy badyle, skarabeusz z krokodylem. Jóro, orzeł, jóro rzeka, lew zaryczy, pies zaszczeka. Ejże! Co tam się dzieje?
Toż to mantra Ibisa. Zaraz, zaraz. Cowa? Orzeł zaryczy? Wiem! Krzyknął Kretes i rozszyfrował zapis hieroglificzny. To było ostatnie ostrzeżenie. Następnym razem będę strzelał. No dobrze, dobrze. Już stąd idziemy. Czapki z głów, panowie archeologowie. Ależ nie musicie. My nie, ale wy tak. Oto pies i Kret złamali pismo hieroglificzne. No, mój Tomuś prawie też, ale się strasznie spocił i kazałem mu przerwać. Dobra, dobra. Mruknął Kretes, po czym pospiesznie wytłumaczył, jak należy odczytywać hieroglify. A taka fala to rzeka. A ja myślałem, że fala. Po chwili wszyscy zgromadzili się wokół fragmentu tajemniczej tablicy. No to odcyfrowuję. Uwaga. Ja, syn słonia, Amon Kretes, słońca, nie słonia. Ja, syn słońca, Amon Kretes, wyruszam odszukać pradawną ziemię moich przodków, aby poznać ich sekrety podróży w czasie i przestrzeni. I tu się urywa. No niestety nie odnaleźliśmy pozostałych części tablicy. Reksiu, słyszałeś to co ja? Prawda? Podróży w czasie. Au, au, au. To, Szlafrok miał rację, wrócimy do domu, zobaczysz. No dobra, gdzie reszta tej tablicy? Pewnie głęboko pod ziemią. Zaczęliśmy tu, z to musimy rozkopywać, powolutku. O matku, to potrwa tygodniami. Są takie dni w życiu Kreta, że jest szczęśliwy, że urodził się Kretem. Na przykład dzisiaj. Kopię się i odnajdę zaginione części tablicy. Tylko ostrożnie, tam może być strasznie. Kretes zagłębił się w egipskich ciemnościach. Uwaga! No cóż, ostrzegałem. Ostrożnie, Kretesie, ostrożnie. To mi wygląda na starożytną bombę. W nogi! Łumatka, trzeba uważać. Łumatka, aha, tego właśnie szukamy. Ale zrobimy tak. Namierzymy wszystkie elementy tablicy, ustawimy je obok siebie, żeby pasowały, skleimy. Co ja narobiłem? Zniszczywszy tablicę, Kretes musiał zacząć wszystko od początku. Łumatka, a masz ty mumionko! Uwaga! No cóż, ostrzegałem. Łumatku, trzeba uważać. Trochę bolało. A! Ble. Łumatku, a masz ty mumionko. Łumatku, uwaga! No cóż, ostrzegałem. Łumatku, trzeba uważać. To mi wygląda na Władca ognia! Łumatku, trzeba uważać. Łumatku, aha, tego właśnie szukamy. Ale zrobimy tak. Namierzymy wszystkie elementy tablicy, ustawimy je obok siebie, żeby pasowały, skleimy i zabierzemy na górę w jednym kawałku. To mi wygląda na starożytną bombę. Łumatku, trzeba uważać. Łumatku, trzeba uważać. Pasuje. Chowajcie, kto może! Dobra jest, mam wszystko. Reksiu, możesz mnie wyciągać. No proszę, uwinął się pan jak z bicza strzelił. Nie ty, Tomuś. A i co najważniejsze, przywlokłem kawał tablicy. No, to wkładam i czytam. Dowiedziałem się,
że u źródeł wielkiej rzeki, tej co u ujścia tworzy deltę, mieszkają mędrcy, którzy wskażą mi drogę, a miejsce to zwie się Szan. Szan? Nie. Tu tekst znowu się urywa. Nie wiem. Szanghaj, San Diego, Szanok. Trzeba odszukać resztę tej tablicy. Jeno gdzie kopać? Profe... Nie teraz. Skupiam się. Uwaga, czytam. Komnata starożytnych. Ciśnij jednego psa i wszystkie krokodyle, żeby wyjść. Wciśnij psa? Reksiu! Hał, 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 hał. A, na panelu. Rozumiem. A co to jest? Wygląda na drzwi zamknięte na jakiś zamek szyfrowy. No, ale tam też pełno tych hieroglifów. To się nawet nie dotykamy. O, te małe to można wciskać. Panowie archeologowie, dokonaliśmy wielkiego odkrycia. Otworzyliśmy komnatę starożytnych. To świetnie. Zbadamy ją, jak skończymy tutaj. Nie umieracie z ciekawości? Umieramy, ale staramy się być przede wszystkim systematyczni. No nie wierzę, Reksiu. Spójrz na tę inskrypcję. Ja nie wierzyłem pierwszy. Trzeba się im przyjrzeć i koniecznie przerysować do notesu. To są przecież kretoni. Nasi starzy znajomi. A cóż to za przystojny kret? A przecież to ja. Szkoda, że ta inskrypcja jest uszkodzona. A tu niestety nadgryzione zębem czasu. No tu jakaś niewątpliwie większa katastrofa. No proszę, więc to tak. To stąd te piramidy. To wygląda mi jakoś wyjątkowo ważnie. No, jeśli gdzieś jest zakopana reszta tej tablicy, to tylko tutaj. Życz mi szczęścia, Reksiu. Kretes zagłębił się w egipskich ciemnościach.